Witam. Kogokolwiek, kto tu może być zebrany? A jeśli nikogo nie ma, to też witam nikogo. Tak to dziwnie powiem. I tak, pozwólcie, że już przerzucę się na jakże wspaniałego kosmicznego pociąga, który zaraz powinien się pokazać. No cóż, niestety ekran dzisiaj trochę się spóźnił. Jak widzicie, jak włączyłem sterylę, to jeszcze jakieś mnie boty zaatakowały. Więc musicie wybaczyć po prostu to, że zaczynam od takiej śmieciowalki na Belobog, ale tak. I cóż, nie wiem, czy mam coś więcej do dodania, poza tym, że dzisiaj lecimy dalej z robaczkami. I kto wie, może jakieś postacie będziemy ogarniać. I cóż, nie jestem pewien, czy Fox One wchodzi jutro, czy dzisiaj o 19, więc no. Może nawet Fox One będziemy dzisiaj próbować zdobyć. Zależy od tego, jak to wyjdzie. Ale tak. Zanim to jednak musimy się tutaj pozbyć tych podstawowych przeciwników, którzy niestety, jak mówię, się zainteresowali moją wspaniałą grupą. Ale okej, jest to już tylko Trotter, więc raczej nie ma szans, żebyśmy to przegrali. No, Trotter nadal może uciec, ale no, wiadomo. Poza tym, że może uciec, nic gorszego się chyba nie stanie. Dobra. Dobra. Jako, że mamy już to za sobą, to muszę się pochwalić tylko jeszcze szybko paroma rzeczami, zanim coś to zobaczę. Co tu się dzieje? O. Znowu jakieś zadanie. Ale tak, kilkoma rzeczami. Pierwsza sprawa to to, że ten gościu, patrzcie, jakie już piękne, powoli staty. 140-60 i jeszcze tylko ostatnie 10% i będzie idealnie. Chociaż jego relikty nadal są nie najlepsze. Zobaczcie tą czapkę na przykład. Nie uważam jej za najgorszą, ale no mało kryta daje, przykładowo. Co daje rękawiczki? Tutaj to już jest lepsze, ale za dużo efekt tego i no, i tak dalej. I nie mało ukrytów. Z koszuli jestem prawie dumny. Prawie, bo za dużo poszło defensa. A buty, jakie by nie były, w końcu są pod spina, więc no. Ula, prawie dobra. No i to, co jest jeszcze do poprawy. Ale no, kryt damage'a przynajmniej dużo daje. Jest tak... zrobione. Trochę właśnie poprawiłem. I co jeszcze dalej, no... Jing Yuen, tak, generał ogólnie dostał Litków na Himeko, którego od jakiegoś czasu mam, ale o nim zapomniałem. Powoli właśnie to ulepszam i też Tracy mu trochę... Możliwe, że ruszyłem, może nie. Relikty, jakie mu takie ma, nadal to jest badziew, ale no, zawsze coś. I Drone to nawet nie ma co mówić, nic się nie zmieniło. Yugong natomiast 80, Lightcom 60, bo tak stwierdziłem, że na razie do tego będę dobijał. Czy zostaje 70 albo 80, jeszcze nie wiem. Tracy, coraz lepsze. Jedne, co to stwierdziłem, że na razie jeszcze nie zarzucam fioletowej jakości. Zarzucę już niedługo, ale najpierw po prostu wolę niebieskich, zielonych pofarmić najwięcej jak się da dla wszystkich, którzy tego potrzebują. No i March. Bo March się za dużo nie zmieniło. Nadal ma to samo. Dosłownie całkowicie to samo. No, nawet tutaj niczego nowego nie ma, ale tak. Jak jeszcze się nikt nie pokazał na czacie, nie przywitał, to możemy zobaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze tutaj 4 warpy, po drugie 19 godzin, czyli jutro się pojawi dopiero Fox One. O, siostra już jest, wreszcie. Spóźniłaś się. Spóźniłaś się już 4 minuty. Ale no, idealnie kiedy otworzyłem pakiet warpów, to się pojawiłaś, więc no, nie jest najgorzej. Ale tak, 4 warpy na standarda, tak zwanego. Jak widzę, nic nie przychodzi na razie. Może będzie jakaś niespodzianka. Tak, tak, tłumacz się. Tłumacz się jak chcesz. I nic chyba nie będzie. No, niestety, pup. Więc jak to mam załatwione, zobaczę ile teraz mam wszystkiego, zanim pójdziemy do robaków. Okej. Chyba nic więcej nie mogę zdziałać, więc szybko pójdziemy na robaki. Przy czym... się muszę jeszcze zanim robaki, to jeszcze zobaczę, kto u mnie stoi z materiałami. Ciekawe mam dużo niebieskich pozycjówek. Może kogoś jeszcze będę w stanie ulepszyć za niebieskie i zielone. O, szkoda tylko, że kluczy nie mam. Ale dobra. No zobaczę, kogo tam za pozytywki jeszcze można było ulepszać. Tak jak patrzę, to chyba tylko pozytywki mam tak naprawdę. Wszystko inne poszło. Tak.
Dobra, a to... Gdyby dało się szybko po ścieżce filtrować, to byłoby fajnie. O, jest. Pozytywki, to była harmonia. Okej, okay, więc harmonię mamy... Yukong? Ale i chyba... W sensie mogę zarzucić... A nie, to już wszystko za fioletowe, jak mówię, fioletowego na razie oszczędzam. A więc jeszcze raz, Yukong, Tingyun i chyba Ast tylko? Nie. Zobaczmy jak z Astą... A no, za niebieskie mogę i tutaj podbijać rzeczy. Pytanie brzmi tylko, co tak naprawdę będę jej potrzebą. Toch jest. Toch jest, siostra. O, to jest tanie. To na pewno dajemy. A to już jest niebieskie, co? Porozdawajamy to wszystko. I ostatni z harmonii, kogo kojarzy, to jest Tingyun. Ale jak widzicie, u niej to już... Tylko kwestia fioletów, więc... Więcej nie dajemy. A ile warpów mam na standardzie? Niewiele, dopiero co niedawno przed Lightgown na Himeko, więc... To było tak, że liczyłem można jakieś niespodziankę early. Ale bardzo mało. A jeśli chodzi o wszystkie... Powiem, że możliwe, że niebezpiecznie się już zbliżamy. No. 252. Ale tak, co tutaj chciałem? A tak, tak, postaci. Z harmonią. Jeszcze raz zarzucę, bo może, że kogoś pomijam. Ale nie, niestety, no. Nie mamy, niestety. Broni. Więc pozostało tylko ulepszyć ewentualnie nam te dwie dziewczyny, tak je określę. No i potem już fioletowy rozdawać. Ale zanim coś, to trzeba jeszcze Light Cone'a wzmocnić. Problem tylko w tym, że już powoli mi się materiały kończą na ulepszenie tych Light Cone'ów, więc no... O, właśnie, mogę mu super impulsa lepszego zrobić. Co prawda, Asta to chyba potrzebuje jeszcze jednego ognia w swojej drużynie. Z tym Light Cone'em, żeby dobrze działać, ale czemu nie? I tak jej to damy. No musisz, tak, prawda. Tak czy inaczej. Chociaż nie mogę wszystkiego zrobić, to chociaż podbijam jej tego Light Cone'a na ile się da. Żeby po prostu miała trochę lepiej. A potem już ogarniemy samą właśnie, no, Astę. I polecimy na fajne walki. A nie wygląda to za dobrze. A nie, jednak jeszcze mamy chyba trochę tych, to mogę to ulepszać. Prawda jest taka, że mam bardzo dużo starych książek, tych takich właśnie, powiedzmy, niskich poziomów trzeciego gwiazdkowych. Kurczę, chciałbym coś polecić, ale co mogę. Nie znam się aż tak na Star Railu, żeby ci polecać, bo nie wiem jak konkretnie jest z twoimi postaciami. Klątwa wczorajsza znowu wróciła, tym razem nie rozlałem całej kawy, tylko trochę sobie polałem na rękę. Ale tak. Nie znam aż tak dokładnie właśnie twoich postaci wracając, więc... W sensie nie znam ich aż tak bardzo, żeby ci móc powiedzieć, na kim powinna się skupiać, co i jak. Aż tak ich nie znam. Więc no, wracając. Na pewno to, co ci mogę powiedzieć, to łatwo możesz naprawdę Danhanga, tego nowego, ogarnąć, by był w miarę okej. Okay. Klasycznego też nawet, można łatwo w miarę ogarnąć. Nie być jakiś idealny, bo w końcu darmowa postać i tak dalej, ale no, można. Co jeszcze z takich łatwych w sumie do ogarnięcia? Co mógłbym polecić u ciebie? Tak! Tak, jego łatwo. Relatywnie do innych rzeczy. I czy się uda? Nie. 55. Niestety zabraknie trochę. Bo już tutaj chyba nie mam nic, co mogę łatwo poddawać na ulepszenie. Zrobimy tu zaraz też super impulsy tych wszystkich, które mam. Widzę, nie po super impulsowane. Ale to jeszcze nie, tam żeby czwórki oddawać. Pięćdziesiąt 120. Przyzwoite bym powiedział. Nie najlepsze, ale no przyzwoite. Teraz full focus. Okej, okay. Landau's Choice. Chyba to mam wszystkie, tak. Landau's Choice'y. Trzeba w takim razie dwa otworzyć, jedno zostawić. Dzień pierwszy. O, już mam skomplikowany, co mam dzień pierwszy i kolejny się pojawia. Ciekawe. Tu akurat VM. O, co dalej? Dance. Czy mam gdzieś jakiegoś dance zaczątego w ulepszaniu? Nie mówcie mi, że nie mam.
wydaje mi się, że nie mam żadnego Dungeons ulepszonego. To byłoby aż dziwne. Nie, no chyba albo jestem ślepy, albo nie mam. Chyba tak czy inaczej, wiem, że to trzeba otworzyć, bo gdzieś mam już zaczęte. Okej, okay, to też trzeba otworzyć. Bo tu mam, tu jest Dan Hangowy. Ale to jeszcze spokojnie, to nas dans, jak mówię, nie widzę. Czy coś jeszcze mam takiego ważnego do tworzenia? O, nope. Chyba nie. Więc najpierw ulepszymy dans. Ile się da. Tylko zanim to zobaczymy... Nie, więcej nie ma. Okej, to ulepszamy, ile się da. Yukong ze standarda, nieźle. Ja bym się bardzo cieszył z takiej Yukong. Bo wiadomo, Imaginary. A mogę powiedzieć... Nie wiem, co za mnie, ale że ja simpuję do Imaginary. Tak jak niektórzy simpują do Dendro w Genshinach, na przykład. Ale tak, ja po prostu jakoś lubię te postacie z Imaginary. Fajne są. I osobiście każdemu polecam. Dosyć przyjemnie się tym gra, to jeszcze, no, w ogóle nie są fajne. Dobra. Lando's Choice, ulepszone. Jak widać... I to chyba tyle z takich moich większych robót tutaj przy tym wszystkim. Jak tak patrzę. Yep, to chyba tyle. A co za tym idzie, możemy się skupić na ważniejszych rzeczach. Czyli na pójściu po robaki. Bo ostatnio robaki numer 2 nas zamordowały i trzeba się na tym zamieścić. Zanim to jednak jeszcze tutaj właśnie kilka nowych opowieści, które musimy zabrać sobie. Po prostu mieć. No mało crit damage na tej broni. Na niej to powinnaś mieć już 600, jeśli się tyle da osiągnąć. Nie, tak ważnie, wiadomo, że nie każdy będzie grał crit damage w bronie. Co będzie, nie jest może najlepszy wybór. Ale ja to na pewno zrobię, jak ją będę miał. Dla memów. Dobra. Zobaczmy, ta kawa dzisiaj jest jakoś wyjątkowo. I zobaczmy, co tu miałem teraz za... To są te sekrety Trailblazera. O, ciekawe. O! To nabustuje od własnego krytymera, krytymera innym. To aż tak się nie znałem na broni. Warto wiedzieć. Ale dobra, Coming Trials. O, co my tu tak naprawdę mamy do załatwienia tak na szybko? Planar Disarray, to się samo striggeruje, jestem tak pewien. Okej, okay, z beaconami jakimiś. I transakcje. Dobra, challenge accepted. Pytanie tylko, kogo dzisiaj bierzemy na to? Poziom drugi, bo jeszcze nie przeszedłem, rzecz jasna. Ale tak, ta drużyna nie była najgorsza. Pytanie tylko, czy nie chcę jej zmienić. Wziąłbym jakiegoś supporta, tylko nie wiem, czy bardziej Tingen, czy bardziej... Prędzej może bym wziął Astę zamiast na razie... Jinyuena. Asta nie jest idealnym wyborem, ale no... Przynajmniej będziemy ją mieć. To pada fatalna, jak widzicie. Ja. Bo jeszcze ma takie relikty, spokojnie, czasem to ogarnę. Tracy ma... nie najgorszy, więc ewentualnie mogę tutaj podbić tałom, co jeszcze będzie wymagało właśnie niebieskiego. I zobaczymy, jak to zadziała. Mój cel jest bardzo prosty, ja po prostu chcę zwiększyć, najdelikatniej mówiąc, ilość drzwiów, które bierzemy. A support się przyda ewentualnie, więc tak. I czy coś jeszcze tutaj mogę ulepszyć? Podstawowy atak? I guess. To nie jest najgorszy wybór. W szczególności, że znając, że będzie go trochę używała. Wbierę. Okej. Okay. Nie jest idealnie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Taka drużynka. Przy podkreślam marczy z tej po prostu po to, żeby nakładać tarczę na Dunhanga. A ta będzie próbowała nam busować atak jak się da. Watcha jest lekarzem. Dunhang będzie bił. Bo będzie mordercą bez serca. I pytanie teraz, którą kostkę bierzemy. Aha. Okej. Okay. Dobra, czyli 34 ataka, 14 plus 16% broni.
Okej, okay, warto wiedzieć. Ale dobra, to teraz jaka kostka? Nihility jeszcze nie braliśmy. Ale nie wiem. Nie, Damage Over Time też tak nie. Może Remembrance? Okej. Okay. Mhm. A collection to jest Effect Heat Rate. Okej. Okay. Ciekawe. Ale nie wiem. Nie wiem. Więc jeśli ktokolwiek tutaj jest, to może zapomnieć jakąś ścieżkę, którą mam podążać. Pomijamy Elation, bo ono mnie irytuje. Wszystkie pozostałe są dozwolone. Chyba, że dla was to bez różnicy. Jeśli ktokolwiek tu jest, oczywiście. No, jeśli to jest bez różnicy, to ja zaraz sam sobie wybiorę coś. Zrobię to dosłownie za 3, 2, 1, że tak to określę. Dobra. Wymyśliłem, idziemy tym razem pod... O, gdzie to jest? Pod Hunter. Pod tam generuje trotery. Z beaconami mamy zdań na to wszystko. Oj. Oj, siostra, spóźniłaś się. Wybrałem Hunter, zanim to napisałaś, więc no, wygrałem. Dobra. Tu mamy trotery. Jeśli nie będą, będą się podmieniać. Więc musimy śledzić każdy krok trotera i... Dwa Curio i... One negative Curio? Bierę! Ser, płyta, okej. Okay. A tutaj negative Curio? O, dwa skill pointy tracimy. Na początku walki. O, niebezpieczne. Ale niech będzie, przeżyjemy jakoś. Widzicie, jakie to smutne? Widzicie, jakie to smutne? Bardzo smutne. No, bardzo smutne. Że są podwojone dropy z C. Su. Okej, okay, tak, wiem. Co prawda mi aż tak nie zależy na tym, żeby to teraz wykorzystywać, ale może sobie nawet samym po prostu wejdę i dropy zrobię. Problem tylko w tym, że siódmego świata nadal nie ruszyłem ani razu i chcę to zrobić na streamie. A zanim to, to jednak muszę... O, to się przyda? Zanim to, co muszę, no... Ogarnąć Path of Propagation, bo nie okłamujmy się, no. Muszę grać pod basic ataki. Zobaczymy ile? 1800? No, pan tak. A tak na to, w jakim jest fatalnym stanie, bije naprawdę przyjemnie. Dobra, udało się. Najwspanialszy światek, jaki mogłem wypuścić, został wypuszczony. No. No tak, tak. Ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Gain pod basic ataki jest w mojej krwi. I to powiem szczerze, chyba nie dlatego nawet, że... po prostu basic attack czy coś czy meme. Ale mogę powiedzieć jeden prosty powód. Uwaga, uwaga, jest to tylko dlatego, znowu nawiążę do dedeków, że w D&D uwielbiam grać Warlockiem. A co innego robi Warlock niż wiecznie basic attack, znany jako Eldritch Blast? No zgodnie z memami to nic. Więc no. Eldritch Blast. Trzeba robić non-stop. I teraz tak, co tu mamy zrobić? Chyba pójdę szczerze na tą walkę. O nie, o nie, o nie, o nie, no trotter mi uciekł! I to jeszcze jest taki z Swarmem, no jak tak można? Jak tak można mi zabrać trottera ze Swarmem? Dobra, kogo tutaj sieknąć? Ja niech będzie, że ciebie. Dobra, piu. I niestety zbrodnia nad zbrodniami. Zostaliśmy zaatakowani przez... muchę. Zakraczła, będzie ją zamordować. Od razu lepiej. Tylko coś szczerze, no... Powiem tak, z jednej strony jest to okej, fajnie, bo wynik nie jest zły. Ale z drugiej strony, jak się patrzy, że to jest Dunhunk...
To niestety, no... Smutne. A nadal, 36 jest wystarczające na większość kontentów, takich spokojniejszych. Okej, okay, więcej speeda mamy. No, ale niestety zmarnuje się to na to. I straciliśmy jednego trotera, to jest bardzo smutne. I to jeszcze ze Swarmem. No, ale przywykłem do tego niestety, że gra mi robi wszystko, żeby mi się nie udawało. Dobra, mam tu jakieś nagrodę, Mirror of Transcendence. Znowu to samo? Pff, ostatnio walczyliśmy o coś. Aha. Weźmiemy znowu to. Nie chcę robić tamtego i... Okej. Okay. Nie najlepsze, ale może być. Świetne. Dużo curiosów. Lubię curiosy. Normalnie jak muł jakiś płatków śniadaniowych. Jak curios czy coś. O, 2-7. 2-7 akurat pomyślę, że może być ciężkie. I to mówię szczerze. Nie mam pojęcia nic o siódemce. Poza jednym faktem. Ogólnie takim, że bossem tam jest lejeń. Więc ta. Mhm. Ale ja ci już mówiłem, siostra. Nie musisz tak bardzo iść pod super Danhenga, żeby przez świat siódmy. Możesz zrobić tak jak ja. Da się to drukować bez przechodzenia świata siódmego, więc... No zawsze ewentualnie możesz drukarki użyć. Nie powiem, żebym to rekomendował, ale no... Opcja zawsze jest. No, a następna... Następna zdolność, czyli ta konkretna... Uwaga, uwaga, jest dedykowana tobie, siostra. Ja wiem, że okropna. Ja miałem farta. Losu, losu. Dobra, mamy zwycięzcę. Piu. I wiem, że zrobiłem zbrodnię, bo Danhang teraz nie może zrobić maksymalnego ultraciosu. Ale no, nadal mógł coś. Tak. Watch this awesome move. Bądź, jeśli gracie na wolniejszym, check out this awesome move. Marzec 7. Ciekawa postać. A czy moim zdaniem mogłeś nazwać po prostu March? Czyli po prostu Marzec. Nie musiała dodawać 7. Ale to już chciała, to chciała. Dostała. Może być. Ice Weakness jest nadal. Okej, mamy Marca. Niech będzie co. No i idziemy dalej. No tak, chyba... Nie... Nie wiem, czy coś jest tutaj na razie wielkiego. Pójdziemy oczywiście w tę stronę. W ten sposób już Trotter nam nie ucieknie. A nawet może lepiej, bo teraz będziemy mogli pójść Trotter i dopiero wskazać te... Sekrety swarmowe. Tylko oczywiście weźmiemy coś, co zwiększa aktywność swarmów. Okej. Okay. Znaleźliśmy jakichś starożytnych, krwiożerczych behemotów. W starożytnym mieście zapomnianym w systemie gwiezdnym. Ich gorące, parowe oddechy ocierają się o naszą twarz. Na jeden z nich widać ślady mutacji. Jego skóra pokryta jest warstwą błyszczących twardych skorup. Wygląda na to, że cierpi z powodu mutacji. O, chroni swoje młode. Mhm. Pozwól pomóc uwolnić się młodym bestiom, czy pozbądź się bólu dużego. Weźmy tego, bo to jest 3 stary jeszcze Kyurio, a ja lubię te niebezpieczniejsze. Fire damage. Może będzie ktoś, kto by się nadał na to. Czy jesteś pod basic attack? Teoretycznie jest, ale to tak głupie i tak memiczne, że nie. Ewentualnie, bo wiesz, możesz dać zawsze Trailblazerowi. I to jest pod Fire Damage. Ale nie, no, tu mówię, to jest totalnie memo Trailblazer Fire pod Damage i w ogóle. Więc nie sugeruję tego. Ewentualnie z ognistych postaci jest jeszcze Himeko, ale nią nie gra się pod Basic'i. Hmm.
O, nie wiem. Wiem, komu to dasz. Daj to Hook the Great. Ona jest pod ogień i jej się to przyda. Tak, Hook the Great. Idealny wybór. Nie, nie rób mi tu na, bro. To jest świetny pomysł. No, Hook zasłużył na taki wspaniały... No, taki wspaniały... No, no, to kulkę. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, a co tu mamy? Oczywiście, że to, bo to jest najlepsze, co może się trafić nam z tych tutaj. Tylko z Hunta aktywujemy, więc jej. W ogóle. I coś nowego. Leczenie z 20% max HP. Wiem, wiecie, że coś takiego można dostać, to można nie brał uloczy, ale nadal lepiej go mieć, niż nie mieć. Okej. Nie ma znaczenia, i tak idziemy na Trotera po prostu. Lubię Trotery. Trotery są fajnymi istotami. I swoją drogą, jak to jeszcze z tym wygląda? Chyba jeszcze jedną domenę będziemy musieli tak odwiedzić. Jeśli tak, to zaraz będzie gotowe. A tutaj idziemy oczywiście z bara wodnego. I dobra. Jest Trotter. Poza tym gdzie robimy tak. Tak, tak. Tak, tak. Czemu nie? Przecież to jest wspaniała postać. Hook ogólnie jest wspaniała. To jest dzieciuch, który zasługuje na to, by jej używać. Ona tak lubi przygody. Ale jak jej nie kochasz, to trudno. Będzie jej smutno. Siedzieć nieaktywnej z tym E6. Dobra, GG. Niekoniecznie easy, ale i tak GG. O, niech będzie, co? 50? Jak może być taka okrutna? Ona zasłużyła na 80, a nie na jakąś głupią 50. Nie. Nie, ja tak poważnie, no okej. Okay. Rozumiem, że jej możesz nie chcieć. To zupełnie jak ze mną i z Itto. Każdy ma swoje takie momenty. Właśnie, pomijmy to, idźmy na transakcję, żeby zaliczyć już questa. No, witaj, Jairu. Dużo ci nie ominęło, jeśli gdzieś się zastanawia. Poza tym, że chyba zaraz... O, proszę. Chyba zaliczyliśmy oba. Jak miło. Będziemy mogli iść dalej z questami. Serio? Okej, to jest... Dobra, difficulty 3 lub wyżej. Dobra, rozumiem. Ale okej, znowu Trotery. Czyli handem trzeba będzie grać najlepiej, a tutaj... Emergency... Czym jest emergency? Nie mam pojęcia. Ale tak, warto wiedzieć. No i tutaj zostało tylko to. Ale to się samo zrobi. Pobieram ten ożywiacz, nie potrzebujemy. Fundusze jak u nas? 400 coś, to zobaczymy. U Herdy czy jakieś fajne curio. No, czasami trzeba się trochę podbudować. Mieliśmy coś takiego już? O, nie, 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 nie! Wiecie, to jest świetne! Do achievementa jednego. A żeby przejść z bardzo małą ilością blessingów, ale nie. A chyba to już musieliśmy mieć swoją drogą, skoro ty się tak pokazało. Nawet nie wiem. To niepotrzebne. To za drogie. Skip. Może szanowny Skrull ma coś ciekawego do kupienia? Interesting. Nope. Mogłoby być. Nope. O. Wezmę to. I to szczerze też. Państwo mena. No, Liga zawsze może wkurzyć. A jeśli o mnie chodzi, nie polecę niczego. Bo Liga jest toksiki w ogóle, a Chainsaw Mena ni cholery nie znam i opinie o nim mam mieszane i różne. Ale no, można zrobić tak jak siostra tu podpowiadała, safe picka wyciągnąć. Physical weakness. Wind weakness.
Oba są. Pup! Więc weźmiemy to po prostu. Bo ten jest łatwiejszy do pokonania. Dobra. Jako, że boss się zaczyna, to oczywiście łyknę kawy. Specjalnie z dedykacją dla siostry, tym razem sobie po siorbie. Wiem, siostra, że to uwielbiasz. W ligę w nocy nie zagrasz? Co to za kłamstwa? W ligę można zawsze zagrać. Nie, ja tak właśnie to rozumiem sytuację. Ja mogę powiedzieć tyle. Chcesz grać w ligę, graj w ligę. No, no, no. Ja nigdy na zrelaksowanie się czy na przyjemność nikogo bym nie polecił w ligi. No, nie każdy po prostu ma taką odporność jak ja. I niektórym może to przeszkadzać, że tam potrafią być toksik ludzie i inne tego typu rzeczy. No to jest chyba w sumie najlepsze rozwiązanie. Jak pamiętaj, jeśli nawet zaczniesz się wkurzać, to nie oglądaj od razu, tylko poczekaj, aż mecz skończy. Bo nie chcemy, żebyś dostał karę za wychodzenie z meczu. Dobra. Wszystko coś się udaje jak na razie. Zastanawiam się. Czy trafimy dzisiaj na jakieś znowu nowe histerie, to takie główniejsze, czy jednak no? Nie wiem, czy spełniliśmy jakieś warunki szczególnych histerii specjalnych. Ja się bardzo możliwe, że spełniliśmy, no. Jak mówię, ja się po prostu na tym nie znam. Ok, mam dwa punkty, czyli teraz to jest legal, żeby użyć takiego czegoś. Bo i tak możemy wypuścić smoka. I zaraz to pokonamy. Wow. Byłby problem, gdyby nie to. Czyż lat? Zdania są różne. Niektórzy powiedzą, że może nawet 16, inni powiedzą 18+. Więc, no, ja nie jestem w stanie wskazać niczego. To samo. Ale nie, to już było. To już mieliśmy. Dobra. Ale tylko wiadomo, że tutaj dostaniemy te wszystkie plusy, bo zaliczyliśmy to wszystko, więc fajnie. Okej, szybciej się wczytuj, proszę. Ja po prostu jak najszybciej to ugrać wszystko. Trotery są tutaj, okej, czyli tutaj gdzieś to mogę się zmieniać. I tak pójdziemy najpierw na gierkę, bo lubię gierki. Oznaczenia są naprawdę dziwne. Jakby to powiedzieć? Nie, żebym źle mówił o gotiku. Broń Boże. Ale jakby to nawet wytłumaczyć. Nawet gotik był sprzedawany na zaniżeniu. Dawali go jako 12+. A powiedzmy, że niektóre teksty, które tam potrafiły lecieć, to no mocniej trochę niż 12+. No to żegnam. Mam nadzieję, że wrócisz zadowolony. O nie, rozbijanie beczków. Właśnie, weźmy sobie kogoś.
kogo w sumie bym tu mógł wziąć z tych wszystkich? Weźmy Sili. Mhm. Well, bywa i tak niestety. W sensie, ja powiem tak. Ja nigdy i tak się nie kieruję tymi ostrzeżeniami konkretnie, bo ja sam muszę po prostu ocenić, jak to jest w rzeczywistości, więc... Dla mnie nie ma problemu, powiedzmy, nawet pozwolić komuś takiemu ruszyć jakieś coś 18 plus teoretyczne, o ile uznam, że to jest, no, że dzieciak jest wystarczająco dojrzały, pierwsza sprawa, i druga, że nie jest to aż tak do przesady, powiedzmy, seksualne, brutalne i tak dalej. Zresztą mi to 18 plus są wszystkie rzeczy, które wiem, że dajmy na to pewnej osobie, nie będą przeszkadzać i nie będą zbyt poważne dla nich. No nie, znowu zamarkło. Czekaj, jak to zaliczę dobrze? Nie wiem. Tak czy inaczej, dzięki za jakąkolwiek nagrodę. Gra. Nope. Okej. Okay. To jest dużo lepsze. Co? To co jest? Swandic Pursuit? Okej. Okej. Teraz tak, pójdę tutaj. Bodyward jest dobrym wyborem. I możesz się nawet uda złapać oba trotery. I nie muszę, że znowu będzie coś, co już miałem. Nie. 30% za 50, zostaje 100. 35 za 50. I dostałem. Zdarzają się takie sytuacje i nie powiem, żeby to było nic złego, bo powiedzmy, same takie tematy, okej, okay, są dla dojrzalszego odbiorcy, ale i są na tyle dobrze prowadzone i na tyle spokojnie i delikatnie, to może to być trochę, powiedzmy, dziwne, ale no, ja jestem zdania, że nie jest to może samo w sobie nic takiego strasznego złego. O, i przy okazji witam kogoś nowego. Pan Pieróg. Chyba tak to się czyta. Pan Zero Pieróg, tak konkretnie mówiąc. Trotery, dobra, jak ja lubię trotery. Więc no, zobaczmy, co my tu mamy. W sumie nie wiem, kogo wziąć, to weźmy sobie Jingyuena. I tak pewnie nie użyję, ale dobra. Włączamy zaraz tryb wody klanowej i lecimy polować na trotery, czyli najlepsze, co można dostać na tym domainie. Bo to nie ma szans, żebym tego po prostu nie zaliczył na maksa z wodą klanową, jak ja to nazywam. Dobra. Więc biedne prosiaki kosmiczne zaraz dostaną rzeź totalną. O, już dostały. Harvest Moon. Świetna nazwa achievementa. Cokolwiek by ona oznaczała. Zaraz zobaczymy, jaka jest treść konkretnie. Tak czy inaczej, najwyższa nagroda, czyli Curio. Kiepskie. Ale jakby to powiedzieć, to... Nie ty jedyny, mogę powiedzieć. Ja co prawda mam, może nie gwarancję, ale sporą szansę, żebym dostać i reszta nie czekam. Czy się uda, czy nie, to się jeszcze zobaczy później. Ale tak, czekać będę czekał. Ja nie mam jeszcze dużo puli oszczędzonych, ale no, musiałem Light Cone zdobyć dla Danfanga, jak ja na niego mówię, czyli inaczej Danfang Incubator Lunei. No nie ma przeważ, żebym nie zdobył. Właśnie, mogę tutaj pójść, tylko... Zwykła walka czy swarmowa? To jest Blessing, a to Curio. Pójdźmy po Curio. W szczególności, że lubię walczyć ze swarmem. Ale tak, weźmy to. Tryb wody klanowej na tego dam brzuczka i walczymy. No. To nieźle. Chociaż... Nie wiem, czy też dobrze, że tak długo szczędzę, jak tak patrzę na to, co piszesz do Silver Wolf. Bo, okej, okay, Silver Wolf jest mocny, umożliwia wiele rzeczy, ale... Kinda
wielu świetnych DPS-ów tracisz, więc... No poświęcenie dla Fuxuan to jest naprawdę wielkie. Nie będę go negował, bo może to być naprawdę dobra opcja. Ale ja bym tak nie potrafił. A. Wow. No, jest szansa, że zeszła i Light Kona i postać. Ale chyba, że chcesz jakieś dodatkowe jeszcze Eidolony. Ja powiem szczerze, jestem z tych, co na razie gromadzą postacie i Light Kona, co najwyżej. Po Eidolony nie idę. Znaczy, do tego bycie free to play teraz zobowiązuje. Uff, to jest ulepszone. To jest świetne. Nie, wezmę nowego. Wolę bierz nowe. Na Rirun, Ransilverwolf? Czyli albo ci uciekła, albo... Oznacza to, że chcesz jej dolona. Obie opcje są okej. Okay. Ale powiem szczerze, ja bym po jej dolona nie szedł. Jeśli... jeśli byłbym na, po prostu na swoim miejscu na Delft Free to Play. Okej. Okay. Zero i Light Count T. To jeszcze zrozumiałe. Tylko mówię po prostu szczerze. I to z doświadczenia, powiedzmy. Jako gracza free to play i tutaj, i przez bardzo długi czas w Genshinie. Dopóki siostra nie zaczęła mi wysyłać Welkenów. Okej. Okay. Druga świeczka. Świetnie. Ale tak. Najprościej mówiąc, naprawdę. Nawet 50-50 nie ma szans, żeby ci przypadła. Jeszcze wcześniej funkcjonuje. Ale tak, po prostu będąc naprawdę długo wiecznym graczem free to play prawie wszystkich możliwych gier od HoYoLab, MiHoYo, czy jakkolwiek ich by nie nazywać. Tak, grałem. Ale ten etap to pomijam po prostu, bo to... Na telefonówkę ciężko wydać. Tak to określę. Taką typową telefonówkę. Ale wracając. Po prostu wiem, że... Takie rzeczy jak... No jak... Konstelacje Eidolony czy coś, to jest największe zło dla free-to-playów. Jeśli wiesz, że przez długi czas niczego dla ciebie nie ma, to proszę bardzo, bierzesz. Lepiej lecieć po prostu w postaci, ewentualnie jakieś boskie bronie. Jak dzwonek w Genshinach. Albo niedługo prawdopodobnie stał w Home'a. Ja się z tym właśnie zgadzam, co tutaj siostra mówi. Moim zdaniem ciężko byłoby nie dostać przy takiej ilości. No i... Musiał uciec, zawsze tak jest. 170, oj! Siostra, coś się matematyka nie klei. Na postaci jest dobrze, ale 80 razy 2 to nie jest 170. O 10 za dużo. Ja niestety przez moje głupie decyzje uciekną. Prawie wszystkie. Jak to jest, jak się wyłączam z trybu gracza, przychodzę na tryb gadacza. Że tak to dziwnie określę. No ale tak. A, tak czy inaczej. Okej. Okay. Wezmę co. To niby za złote, ale to jest lepsze. Fancy to. Nawet nie wiem, czy to mieliśmy, czy nie. Chyba mieliśmy, bo nie widziałem tego. Jakby. No, książki. Dobra, można szczęść teraz w dowolne miejsce. Więc pójdziemy sobie na elitkę, z nim pójdziemy na bossa. Ja też będę mógł podejrzeć później. Przy czym, żeby nie było, ja nie jestem tutaj ekspertem ani nic, więc... Nie będę oceniał, tylko mogę zobaczyć później. Więc chcesz to podać swój kod. Okej, okay, czyli siostra znowu sobie poszerza listę postaci, które ma wiecznie dostępnych na wypożyczanie. Typowe. Po to siostra, czy się nauczyłaś, że trzeba wypożyczyć zawsze pewnego baldę? Więc jak chcesz wypożyczać baldę, kiedy będziesz brać Silver Doggo? O cholera, trzy! Śmierć to trochę Whale'em.
I to nie, że chcę komuś obrazić, ale naprawdę E3 śmierdzi trochę Wayne'em. To żeby nie było, nic do tego nie mam. Każdy sobie wydaje na co chce, ale... Wiesz, E3 to jest trochę dużo. Czy nawet ja mojego Johna Lee nie próbuję zdobywać na tych... na konstelacjach. Nie to, że nie podziwiam, czy że sam może też nie zrobił, ale... No mówiąc szczerze, po prostu... No... Ja bym tak nie potrafił, naprawdę. Naprawdę jestem ze szkół tych, którzy chcą mieć większe możliwości wyboru niż po prostu potężniejszą pojedynczą postać. A potem kolejna rzecz, nie musisz raczej tutaj pingować, jeśli odpowiadasz siostrze czy coś. Moje czaty i tak są dosyć dead czy coś, więc... No, możesz spokojnie po prostu pisać. Potem jest jeszcze inny sposób jakiegoś odpowiadania, więc nie. Nie musisz tak przyjmować. A, okej, okay, lejeń. Kokolia czy kawka? Dobra. Oczywiście, że kawka. Stęskniłem się ze swoją mommy. Ja tak na poważnie po prostu, no... Ma weakness na imaginary. O nic więcej prosić nie mogę. No, wiesz, nie wypowie się, jak zawsze to powtarzam, świat się do tej pory nie przyszedłem jakimś cudem. Ale jeśli chodzi o siostrę, powiedzmy, że ma sporego pecha do reliktów. Więc nawet jeśli gra pod Hunta, czy pod Abundance, czy cokolwiek innego, no... Po prostu jakiej postacie są trochę, no... Może nie tylko z niej dbane, co mają, jakiego po prostu mają pecha do tego, co posiadają. Nawet Hunt nie przezwycięży tego czasami. No tak to jest niestety ze szczęściem. Ja mogę powiedzieć natomiast, że mam tak w Genshinach do niektórych setów artefaktów. Okej. Okay. Widzę, że mocno dedykowałem do konkretnych postaci. No cóż. Ja szczerze mówiąc, gdybym mógł, to pewnie zrobił podobnie z tym, z Dunhangiem. Żeby mieć E6, S5, czegoś tak. Ale... Naprawdę, dopóki nie będę z tych, którzy mogą sobie pozwolić na wydawanie na takie gry, tracić nie będę planował takich rzeczy robić. Nie dziwić się. Robi się niebezpiecznie. A nie, dobra, zanim kawka aktywuje swoją sieć, to jeszcze zdąży kolejny raz Luocha się ruszyć chyba. Okej, mam dwa ładunki, to mogę w takim razie smoka aktywować. Proszę cię, Luocha. W sumie ta marca, mogę to zdjąć, zawsze nie zapominam. W ogóle zapomniałem o tym, żeby nakładać tarczę od marca. Przecież mam teraz wielkie bonusy do tarczy. Ja jestem dam, like it to po prostu. MC Physical, o... wow. W sensie... Nie wypomnę się, czy to dobrze dla Physical, czy nie. Podejrzewam, że nie, ale o Physical mówiłem prawie tyle, co inicjam. Od kiedy mogłem używać ognistego, to używam ognistego. Physical to chyba nawet jeszcze nie ma pierwszych rzeczy ulepszonych. No, tak, czym twoje imię, ja coś się z tym zgodzę trochę. Dobrze, miło widzieć, że zacząłeś obserwować. Fajnie. Zawsze miło widzieć kolejną osobę na drodze do 50. To, że fizyka z DPS-em, to wiem. Nie. No, u mnie to ratuje Tom, Klara obecnie. O, no, jeśli chodzi o late code, to u mnie trochę słabo. Co najwyżej może, i to podkreślam, może mam jakiegoś tam... No jak na razie dla tych... dla Huntów dodatkowego, bo mam dla tej signature, tej... No jak ona się nazywała? Sili. Tak, Sili. No i wyjątkowo tej dla Dunhanga musiałem zdobyć. Ło.
to niebezpiecznie. Dobra, trzeba kogoś oczyścić. W sumie oby są mniej groźne. Ale prędzej czyszczę na razie Astę. I wyjątkowo zrobię podstawowy atak, żeby móc teraz oczyścić jeszcze Marsz. Dobrze. To świetnie, że żyjesz. Może ci się da wygrać. Może ci się da wygrać, naprawdę. W razie go pamiętaj, siostro, że ja wierzę zamkowy w ciebie. Jak zwykłym gadać. I dobra. Nawet 1% Marsz nie zabiła. Smutne. Ale to tak to jest, jak się po prostu stwierdziło, że się weźmie jakieś inne postaci do grania, zamiast używać swojej głównej ekipy. O, to jest fajne w sumie. A nie, to jest lepsze. No, co ja ci zrobię? No lejeń po prostu. Mlejeń po prostu, no lejenie takie są. A czy on coś świetnego? Ciekawe, ale nie. To w sumie czemu nie? Mogę to wziąć. Dobra, kolejny raz to już było. Ja biorę tym razem to. Nie wiem, co to zmienia, ale tak. I dobra. Zaliczone kolejne. Świetnie. Kiepsko. O! Żebyśmy mieli jakiś efekt z Destruction tym razem? Zaraz zobaczymy. Bo możliwe, że dostaniemy tu jakiś... Tak! Mamy chyba pierwszą część scenariusza Destruction. Teraz mnie za ścieżkę Destruction, bo taki to będzie... Eon, to już nie wiadomo. The Hunt... Quelled Fury? O-o. Czy chyba może Hunt się aktywował jednak? Okej, wybaczcie, nie będę tego tłumaczył, ale dzisiaj też nie jestem trochę w nastroju na tłumaczenie. Ja jednak to będę sobie trochę czytał, bo... No mnie interesują te historie. Dobra. I hate my family? Nie. Nie, już dawno wszystko zapomniałem. Okej. Okej. Destruction. A. Okej, coś jest ciekawego, ale co ty robisz? Okej. Ziemia, uniwersum, którą tutaj kultywuję, jest bardzo stabilna. Nie, wiesz, że destrukcja jeszcze nie pokaże. Okej. To jest, no, o czym sobie myślę? Okej. Okej, dobra. Czyli wiadomo, że destrukcja jeszcze nie może pokazać ani z tego typu. Na tym się kończy. Tak czy inaczej, jej, mamy kolejną rzecz z 13 do skomputowania. Szkoda tylko, że ona nadal to jest dopiero trzecia bądź czwarta. Jest tego totalnie mało. Zdecydowanie za mało na to, co bym chciał. Ale tak to jest, jak się jest mną i się zapominało w istnieniu wszystkiego. Jak się na ostatnią chwilę takie rzeczy robi. O, czy jest coś ciekawego? Tego chyba nie miałem. Jestem pewien, że tego nie miałem, więc ona sprzedaje też takie, których nie miałem, tylko nie pokazuje znaczka. Szkoda, że wcześniej nie widziałem, to bym kupił tamto, coś nowego, ewentualnie. Ale no, tak to będę polował na to i może kiedy indziej to dostanę. A ty, Skrull, masz coś fajnego? Nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, to lecimy dalej. I co tutaj z tego wyniknie? O, możemy poruszyć się w dowolne miejsce. Jest bez znaczenia? Mógłbym pójść na elitę niby, ale nie chcę się. Wolę pójść na swarma, potem na gierkę, a potem już na bossa. Więc włączamy sobie tryb wodny, standardowo. No i robimy rzeź. Chyba akurat nie wierzę, żeby te robaczki miały stanowić jakiekolwiek wyzwanie. W końcu to jest poziom drugi, mój. Unhung, bądźcie. W moim odczuciu jest ogarnięty w miarę solidnie. Mówię w miarę, bo jednak nadal nie ma 70 crit rate'a, żeby jego basic ataki był potężniejszy.
No ale co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Jak po prostu crit rate mi nie przychodzą. Ale nadal. Jak na sytuację taką, którą mam obecnie, uważam, że 60-140 jest takie, że to ujdzie. Nie powiem dobre, ale ujść ujdzie. Tak minimalnie. I nadal, nawet jeśli bym chciał, to nie jestem w stanie po prostu więcej w niego zainwestować. Bo prawda jest taka, że potrzebuję i to szybko inwestować w innych, którzy nie są imaginary. Bo nie tylko imaginary są ogarnięci, tak prawdziwie, jak to zawsze powtarzam. O proszę. Zultował chyba i od razu dostał mu te z powrotem, jak miło. Coś nowego. Zacznijmy od tego, bo to jest już wzmocnione i w ogóle. Ale obie opcje są okej, moim zdaniem. Mogę gdzieś co dodać? Nie mogę. O, to są jakieś powiadomienia. Chyba na telefonie. Ciekawe, o co chodzi. Dobra, beczki. Kogoś jeszcze chce coś sobie pobrać? Może Bailon? Jakby to tak miało znaczenie. Bailon sobie po prostu wezmę, żeby było. Okej, teraz ta wersja. Włączamy więc wodę. I musimy czym prędzej po prostu szarżować. Nie! Już się nie uda, bo utkłem w głupim miejscu. Jak zawsze. No, nie. Nie, ja tego już nie zdziałam. No, halo! Dobra. Full focus. Może jakimś z tym się uda? Pominęłem, no oczywiście, musiałem pominąć... A nie, one są po prostu tam. Mamy wszystkie. Sub DPS Fox One? Nie wiem, czy to będzie się dało wykonać, ale... Idź za tym. Ja uwielbiam takie rzeczy robić, więc no. Dobra, Interstellar Biclot, to bo jest bezpieczniejsze. O nie, coś nie przyda. Nie będzie co. Ja jestem zawsze za takimi, powiedzmy, szalonymi sprawami. Jak sub DPS Fox One. Czy main DPS bajzi w Genshinach. Więc tak. Może teraz, ja mówię, aż tak nie wiem, czym będzie do końca Fox One. Dostałem coś z mojego lotu. I na dodatek mnie nie zabiło. Jak to realne? Jak to możliwe? Tam jestem zdania, że wszystko da radę zrobić, więc to... Dawaj mi tego obysek zrobić z Disaster, nie? Że co? O co ci chodzi, siostra? Że tego obysa nie będę robił przecież, nie będę obysa. O, okej. Do powodzenia w swoim działaniu. Ja wiem, że rozpiskę spokojnie, u mnie nic ma się poprawiać. Jedyne, kogo pilnuję, czy nie tyle co pilnuję, co będę dręczył o błędne pisanie, to jest siosterka, która jest moim siostrą siedzącą za ścianą, która słucha tego live'a i jest tak leniwa, że nie chce. Nie, nic takiego ci nie mówiłem, siostra, więc nie wymyślaj, bo nie będziesz żadnego abysa robił. Przecież powtarzałem, że nie jestem w stanie go zrobić i nie będę się z nim męczył. Okej. I tak, dzięki za twoją obecność. Dobra. Ma jakąś tarczę? Nie wiem skąd, więc okej. No ja to w takim razie nie będziemy marnować punktów kolejnych, po prostu głupio. Chcesz to szukaj? Proszę bardzo.
Ja jestem otwarty, to byś nazwał fragment z wczoraj. Ja jestem na to otwarty, ale ja ci mówię. Ja nic takiego nie mówiłem. Nie mam zamiaru robić żadnych abysów. Nieważne, jak długo będziesz sobie to wymyśleć, że chcę je robić. Ej, nie mam punktów, więc to będzie pojedynczy atak niestety. Już go wzmocniłem niestety, ale dobra. Mogę go nie wzmacniać. Okej. Dobra, co? To masz rozwiązanie. Masz rozwiązanie w takim wypadku, co będziesz robił ze swoim życiem dzisiaj. Dobra, aktywuje się to pasywka. Za chwilę. A nie, jest aktywna. Już. Się dopiero się aktywuje. Tak czy inaczej, trzeba nałożyć na niego znowu tarczę? I dostawał jeszcze większe bonusy. Teraz tak. Próbujemy w ten sposób. Niestety nie będę mu przez co. A mocniejszych ataków, ale no. Tak, do damage w miarę ładne. Teraz Watcha i. Dunhang oczywiście ulty rzuca. I zobaczmy, co z tego wyniknie. Na pewno fajnie by było, gdyby wynikło z tego to, że w końcu uda nam się pokonać tego dziada. A nie, że dostaniemy taką zemstę od niego jak ostatnio. Bo to było okropne. Ale no, dobra. Aktywujemy smoka, rzecz jasna. I rzeź wszystkiemu, co tutaj się rusza. I to się nie rusza też. Okej. Okay. Wyrzucamy strzały, może nawet dobijemy coś. A jeśli tak, to EXPLOSION! Jest EXPLOSION! Nie, spokojnie, no to się tutaj nie tłumacz, ale jeśli to, żebyśmy ci marudzili, to będziemy ci marudzić. Ja jestem do tego skłonny, ale tylko na twoje życzenie. Dobra, musimy trochę poranić te żuczki, żeby nie było sytuacji, w której znowu zrobię ten super atak za to, że jest max żuczków, jeśli się nie mylę. No tak, wypuszczamy smoka. Procedury takie typowe, powtarzalne na tej drużynie. Okej, ubijamy jego, dlaczego nie? I dzięki temu mogę znowu wypuścić smoka. Ale akurat tego nie zrobię. Wiem, że to bije więcej, ale wolę oszczędzać punkty, kiedy mogę oszczędzać i wypuszczać smoka, jak jest więcej wrogów. Zaraz pewnie się znowu zduplikuje. O nie! Teraz tam mi zmarła. Dobra. Jeśli takie są problemy, no to nie ma co się oczekiwać. Wypuszczamy smoka i mordujemy. Nie aktywujemy oczywiście pole lecznicze, nawet jeśli to będzie kosztowało nas zwykły atak. Okej, propagation. To od razu wypuszczamy. Oba bursty, aka ultimaty. I zamiast Żółłoka jeszcze mało bije, ale... Nie, nawet nieźle zadał. Ale tak i tak trzeba. Mamy jeden punkt i tak będę mógł wypuścić włócznie, więc... dajmy to Dunhangowi, żeby miał jeszcze większe damage. Z Fantylion? A co ty farmisz Fantylion? A no w sumie te... Dunhang chyba potrzebuje Fantyl do ulepszania się. O nie. Ja zaczynam najgorsza część. Te, zdecydowanie zaczyna się najgorsza część tego wszystkiego. To jest tak, nie mamy punktów. Bardzo to jest niedobrze. Potrzebujemy ich i to jak najwięcej. Dobra, najpierw bez niczego.
aby wsadzić żuczka. Teraz Ultimate. Jako daily? W jakimś sensie jako... A, dobra. To, a w to, że daily można dostać jako zadanie, żeby pójść na to, to wiem, ale... I tak zaskoczyło mi trochę, że co robisz. Ja przygotowuję rzadko, kiedy to robię. Nawet jeśli mam to jako daily. Ale co tu się dzieje przy okazji jeszcze? Dobra, uderz tego. Aktywujemy od razu Ultimate'a. Okej. Mamy... Ha, wystarczająco, żebym mógł wzmocnić jego tarczką, więc dobrze. Dobra. Oczywiście tego posowego to... Nie wiem, czy tam się da przymrozić. Jeśli się da, to niestety mamy pecha i nie udało mi się go przymrozić. Tak czy inaczej, aktywujemy smoka, który... Niestety nie zregenerował w pełni energii, ale pokonał bossa. I może dobije już też tego klona. Nie dobił, niestety. Zatem gdzie wypuszczamy włócznie. Może włócznie dobiją? Dobiły. Więc jest dobrze. Poziom trudności numer 2 pokonany. I trzecia część tego całego. O, nawet nieźle. You have walked far enough on the path of the hunt? Czy co, będę miał jakieś zakończenie huntowe teraz? Hunt 2? A ktoś nie miał hunta 1? Jeśli tak, to... Spsute to. Tak, chyba mu hunt 2 bez hunta 1. Chyba, że hunt 1 się tutaj aktywuje, to też może być fajne. A, Lana też nie było jeszcze podczas tego czasu. Tęskni za bycie przebijanymi jego strzałami? A, tak, będę zabił kiedyś. No tak, nie. Więc Lan nie ma nic wspólnego. Okej. Okej. Jeszcze jak są jakieś tej rzeczy. Czemu się narodzili? Okej. O! I kolejny jakiś achievement. Piemknę. Wychodzimy. Coś się udało zrobić. Jest dobrze. Mnóstwo rzeczy dostaliśmy. Nowe tutaj nagrody. No i oczywiście tutaj nowe bonusy. To jest fajne tutaj. To jest świetne, jeśli będziemy korzystać z jakichś follow-upów. To jest okej, okay. To jest świetne. Tutaj to jest nie najlepsze. To jest okej. Okay. To jest fajne, to wiadomo. Czyli trójka zawsze będzie taka sama. Okej. Okay. I tutaj oczywiście też mam coś jeszcze zaliczone. To mam zaliczone, okej. Okay. Czy teraz te wszystkie nowe już wymagają od nas poziomu trzeciego? Nie, dobra, to możemy drugi lub cokolwiek, więc po prostu Kyurem musimy zbierać. Tu wymagają już trzeciego, niestety. Trójki akurat jeszcze nie jestem w stanie robić, to jestem szczerze po prostu pewien. Więc po prostu musimy dwójkę powtórzyć. Chociaż ja jestem zdania, że jak idziemy po takie rzeczy, to może nawet... A nie, czy or higher. Tu or higher. Możemy iść nadal na dwójce, żeby to zbierać, bo tego niestety już nie zrobimy. Albo mogę się męczyć z trójką. Nie wiem, jaka jest różnica między 2, 3. Okej. Okay. Okej. Okay. Dwie nagrody. Zobaczmy w ogóle, co odblokowaliśmy. Okej, okay, to był Hunt 1, Destruction 1 na razie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ale powoli się to zbliża, więc... Powoli to mamy. Zanim coś jeszcze, to oczywiście chcę zobaczyć, co to piękne achievementy dostałem. Mhm.
16 lub więcej w jednym tym. W jednym weapon torturerów i tutaj... Po co też mam Hunta w Swarm Disasterze. Okej. Okay. Może być. A, Nameless Honor też coś ode mnie chce. Co, żebym zrobił? O, ja nie byłem świadom, że coś jakiego jest nagroda, ale dobra. Dziemki. Ach, i dobra. A, jakaś wiadomość? Okej, okay, już jest taka wiadomość. Muszę na nią rzecz jasno odpowiedzieć, bo co to się nie godzi, żeby takie wiadomości nie zostały nieodpowiedziane. Coś jeszcze mi telefon na mnie wrzeszczy? Okej, okay, tutaj to, dobra. To jednak nie wrzeszczy na nic ważnego. I dobra. Pytanie brzmi, co tak dalej bym robił teraz ze swoim życiem. Bo będąc totalnie, kompletnie szczerym, to tak trochę nie wiem, co robić ze swoim życiem tutaj teraz. Oczywiście mogę tutaj zbierać nagrody. Możemy dalej się męczyć z tymi żuczkami. No, ale jeśli miałbym być totalnie szczerym... O, 24? Jesteś na wy... A, okej. Okay. Dobra, to już też muszę Hunt z Elation stworzyć. Tutaj muszę... Abundance z Propagation i Abundance z Nihility. Okej. Okay. Nihility z Huntem, Nihility z Propagation. Tego nie skomplikowałem już wcześniej, ale to co jest Remembrance, Nihility. A co są normalne? Dobra, czyli jeszcze parę nowych rzeczy jest dla mnie do ogarniania. Nie wiem, co ich chodzi miało. Tylko z Destruction, tylko z Preservation, ciekawe. Ale muszę przyznać, i tak dosyć dobrze idzie już kolekcjonowanie tego. Tak się jeszcze Kyurio. 57-66. Okej. Okay. Niewiele brakuje i przykład zobaczymy, czy jednak tam to miałem. Jednak tego nie miałem. Dobrze kojarzyłem. Niestety. Jeszcze jedno negatywne, którego nie mam. Dobra. Wiem, że będę musiał brać coś negatywnego, jak będę miał okazję. Takie coś. Zobaczmy, w takim razie mamy żejdów. 1000. Ładny wynik. I dwa bileciki, więc od razu je wyrzucam. Nic. I następne będzie... Co nie wiem, czy nic, czy coś. Nic. Okej. Okay. Ale liczyłem na to, że może chociaż będzie czwórka. No, ale trudno się mówi, jak już to powtarzam. Przeżyję jeszcze bez czwórek. I teraz, jak o tym myślę... Może przydałoby się też to zrobić. Tylko czy mi się chce? Nie wiem. Nie wiem, czy mi się chce. Powiedziałbym, że raczej nawet nie, ale może. Force Star? Co? 4 Star? Czemu? Po prostu chcę jakąś czterogwiazdkową postać. Bo tak czy inaczej, jakie są wymogi na to? Aha, dobra, to musi mieć po prostu 6 lub więcej za Nihility, tutaj 5 lub więcej za... Destruction 5 lub więcej. W momencie, kiedy przechodzę przez plane pierwszy, co ciekawe. Ty przez trzeci. Dobra. Tak czy inaczej. A. Okej, okay, w takim sensie. Dobra. Tak czy inaczej. Dużo jest tutaj tych takich i jeszcze są jakieś takie całe totalne znaki zapytania, które nie wiem jak odkryć. Okej. Okay. Ale są takie rzeczy, więc są. Może coś będzie. Inaczej muszę się zastanowić w ogóle, co ja chcę ze sobą zrobić. Czy chcę ryzykować już trójkami, czy nie? Jeśli ktoś tu jest jeszcze na czatach poza siostrą, albo ty jesteś tylko ty siostra, to możecie i tak pisać. Bo chciałem po prostu przedyskutować z wami, czy ryzykujemy z trójką, nawet jeśli będziemy przegrywać. Po to, żeby zbierać te trotery, na przykład znowu pod Hunta i tak dalej. I ewentualnie jakieś inne rzeczy. Czy idziemy na spokojnie dwójkę i po prostu farmimy powoli wygrane? Bo ja nie mam pomysłu. No,
Raz się żyje, próbuj. Dobra. Tak, jest twoja opinia, ale ja nadal nie jestem pewien, bo... Nie wiem, czy po prostu jest większy szans wygrywać na niższym? Czy właśnie jest lepiej przegrywać na wyższym? Fieruk nie robił Sejai? A, okej, dobra. Czy faktycznie ma PS Silver Dogo? Warto wiedzieć. Może nawet sobie go też potem dodam. Ale jak tak mówisz, że jest OP, to aż... Jeśli ktoś ma taką, teoretycznie jako Silver... Jako ten, jako free-to-play, podejrzewam. Zawsze mi się chce zrobić coś takiego. Oto mi się chce zrobić. Naprawdę chce mi się to zrobić. Wiem, że to jest głupie, ale chce mi się to zrobić. Tylko, że niestety nie jestem w stanie. Ja byś mu chciał. Tak, w takim wypadku włączamy świat na poziomie trzecim. Mhm. Tu potrzebujesz naprawdę wymaksowanych postaci, więc nie ma co żartować, bierzemy tak. No to dzięki, dzięki, na pewno się przyda. Ale no, jak to co chciałem... nie wiem kogo wziąć na czwartego. Też szczerze mówię, nie wiem kogo wziąć jako ostatniego. Na pewno fajnie, gdyby to nie był Imaginary. Pff, tylko pytanie kogo, bo tak szczerze to nie mam pojęcia. Mogę oczywiście znowu pójść, a ją bierzemy, żeby mieć tarczę. Mogę powiedzieć, bierzemy Jing Yuena, żeby po prostu mieć elektryczność. No albo właśnie Buff, tylko teraz pytanie, czy... Ting Yun? Bo na pewno nie chciałbym Yukong, przez to, że no, to jest nadal Imaginary. Więc Ting Yun może. Killer też mi nie jest dobrym, znaczy złym pomysłem, tylko że... Nie, Tingu nie jest zbyt nieogarnięta. Bo Tracy ma okej, ale chodzi o Light Cone. Ja nie wiem, czy mam innego na harmonię, który bym był dla niej sensowny. Właśnie wydaje mi się, że nie. A więcej nic dodać nie mogę. No, ale tu mnie tak będzie niestety z większością, nawet Bailu, proszę. Ma 60. Max 70 mogę jej zrobić. Proszę. Tylko, że pewnie się, no, a nie, to ma ogarnięcie. Tu też nawet nie najgorzej. Tylko to muszę jej zmienić teoretycznie. I potem poulepszać. Ale z tym problem nie będzie. Mam miliony materiałów. Tylko nie wiem, czy dobrą czapkę jej w ogóle wzięło. Gdzieś w teoretycznie mam lepsze czapki. Czy to jest zamknięte? Nie wiem. Ta czapka na przykład. Moim zdaniem będzie okej. Okay. Efekt hit rate, attack defense, no oczywiście! Tak czy inaczej... Już teoretycznie dostanie to. Rękawiczki ci jej dobrze dało. Muszę zobaczyć. 2 HP. Ja, 2 HP. Też mogę jej to dać. Lat HP i break effect oczywiście. Ale jak już ulepszam, to ulepszam. Serio? Pod crit rate? Czy wszystkim próbuję pod to samo budować? Gdzieś to miałem pod... Health. No, to będzie dobre.
Kopium, ale i tak to ulepszam, żeby po prostu miała te przynajmniej 15 i czyli speed. I to mogę powiedzieć, że speed ok, ale gdzieś tu miałem coś lepszego. Właśnie nie wiem, czy teraz speed, czy... W sensie mogę speeda, co mi szkodzi. To wiem, że efekt hit rate, spokojnie. Ale ogólnie wolę speeda, żeby częściej mogła tą swoją wodą kranową pluć, więc no. Ogólnie większość osób daje buty pod speeda, niezależnie od postaci. Więc też trochę poulepszam. Później pewnie te podkapety też dostaniesz coś, ale no. W końcu muszę też Nataszę ogarnąć, więc potrzebuję dwa takie sety. I wiesz, to może być dziwne, jako że mam też Luokę, ale no, lepiej mieć wszystkich healerów gotowych, bo nigdy nie wiadomo. W szczególności, że Luocza, no... Leczyć leczy, ale... Jego leczenie jest ciągłe, ale nie jest na krytyczne momenty. Jeszcze tak to określę najłatwiej. Jak widzieliście, no tam po prostu wcześniej zmarło się naszej Aście. Dobra, nie najgorsze te buty. Okej, na to nawet nie patrzę, bo to będą pup. No widzicie, Quantum Tomb Damage Bonus. Nie wiem, czemu to idealnie. I tutaj Defense, więc na to nawet nie patrzę. Ale dobra, bierzemy Bailu na kryzysowe leczenie. I teraz pytanie, pod co tym razem pójść? Pod co tym razem pójść? Na pewno nie to samo co ostatnio, bo dla mnie to trochę nie ma sensu. Niech będzie Abundance w sumie. Właśnie wybrałem już Abundance, zanim to powiedziałaś. Znowu. Aj, siostra, spóźniasz się bardzo ze swoimi decyzjami. Dobra. Co ci jeszcze dzieje w swoim drogą? Bo mam jakieś dziwne powiadomienia na Tefelonie. Nie wiem. Tak czy inaczej, tak. Merci to two random domains. I oczywiście pójdziemy tutaj, jako że to jest fajne. A jedno, dwa curio, jedno negatywne curio. Chyba nowe, więc jej. Okej, nie możemy mieć nigdy 500 lub więcej. Mhm. Dobra. Ale niestety to nie jest nowe. Preferowałbym nowe Negative Curio, ale nadal przeżyjemy z nim. Mniej negatyw niż tamto poprzednie negatyw. A czy mam kogoś, kto może aktywować weakness? Mamy. Papa, siostra, skoro zywy. Ale za tobą tęsknił. Nie, a tak poważnie, nic za zywy. Przecież nie musisz mi się tłumaczyć z takich rzeczy nawet. W ogóle nie wiem skąd na czatach u mnie takie nagle jakby informacje o tym, że no... Trzeba mi informować, że idziecie gdzieś. To jest przesadne, to jest zwykły stream. Możecie przychodzić, znikać, pojawiać się znowu, kiedy tylko chcecie. Naprawdę. Nie trzeba mnie o tym informować. O, wygrałem. O, znowu wygrałem. Nope. Nope. Reroll? Okej. Okay. Okej. Okay. Niech będzie co. No i idziemy dalej. Ładna kosteczka. Dobra, jakaś kolejna dostaje Mercy. Tutaj. W sumie będziemy w stanie tak pójść. Przedłużę trochę, ale im więcej przyjdziemy, tym lepiej dla nas. Chociaż i tak, żeby nie było to prawdopodobnie ostatnie podejście. Dzisiaj będzie trochę krótszy live. Mam po prostu inne plany. Na resztę wieczora. Tak, jeśli słyszeliście jakieś odgłosy, to prawdopodobnie słyszeliście, jak po prostu otwieram, odkręcę sobie butelkę z wodą gazowaną, piję wodę i tak dalej, ale dobra. Wow! Wow! Wow!
Drzwi po prostu. To jest świetne, bo jest zawsze szansa na zyskiwanie punktów za leczenie. Świetna rzecz. Z tych opcji, ja nie będzie co. No i mamy już Abundance aktywne, więc będziemy mogli się jeszcze leczyć w krytycznych sytuacjach. Dwóch healerów i działanie Abundance, no, to... Teoretycznie nie powinniśmy zginąć. I znowu to samo, czyli znowu Mercy. O, jeszcze tak świetnie, że będziemy mieć milion Mercy po drodze. Więc może tym razem tego nie aktywujemy. Nie, żeby coś po prostu zawsze lepiej nie wzmacniać wrogów. Jeśli można ich nie wzmacniać. I dobra, zobaczmy, co z mnie się trafi. Chyba tego nie miałem jeszcze. Okej. Okej. Nie no. Będę dobrze pracował. Nawet jeśli nie potrzebuję tych kośmik fragmentów, aż tak. Tak no. Tak po prostu... Najprościej we świecie chcę zobaczyć, czy będę miał kontynuację histerii, jeśli będę grzecznie pracował. Dobra, co tu mamy? Tym razem typowo się trafiło. Lubię kart. Spróbujemy. Nope. Nie chcę flipować akardy. Ja zdałem się chyba flipnąć 3 razy pod rząd i wygrać, ale no. Powiedzmy, że tym razem sobie to odpuszczę. O nie. Mamy ponad 500. Straciliśmy wszystkie. Smutne. Zapomniałem o tym. Ale dobra. Ponownie pierwszy candle. Randomowa nagroda. Świetnie. Świetnie. I świetnie. Okej, nie wiem, czy chcę wiedzieć, ale tak. Okej, skoro tak mówisz. Teraz tutaj. Niestety nie jesteśmy na to, żeby nic zakupić. I tak. W takim wypadku rozbijamy, co możemy rozbić i lecimy dalej. Na minigierkę. Proszę, żeby to było łapanie trotterów. Okej, rozumiem. Tak. A, beczki. Oczywiście, mój największy wróg, beczki. Nie wiem, czy dam radę wszystkie rozbić, ale będę próbował użyć osna. Okej. Dobra. Biegnij. Nie. Mogę nie zdążyć już, przez to, że... Jeśli jeden atak źle zrobiłem, i dosyć, że to jeszcze się zacięłem i... Nie wierzę. Nie wierzę. Pominę beczkę w tak oczywistym miejscu. No, ale dobra, jak zwykle muszę mi tą podstawową nagrodę. To jest świetne. Nawet jeśli nie najlepsze. No i trochę kośmik fragmentów. Dobra. Okej, naklejamy. No to. Przecież wiem, co jest. No i co z tym? Przecież wiem! Caution does not mean cowardice. O, od razu Druthera pokonał. Jak miło. O nie, otrzymałem obrażenia. Kto by się spodziewał? Dobra.
Dobra, usuwamy z niego efekt countera, bo chyba da radę się w ten sposób go usunąć. Okej, niestety nie da rady. Znaczy, cokolwiek i tak różnicy nie robi. Więc tak, tutaj... I odpalmy więcej ultimate'ów. Bo stwierdzimy, że dla memów pójdę na dwóch healerów. I jeszcze Abundance. Nie! Ja akurat nie bałem się, że się wywalę. To dla memu zrobiłem, siostra. Bardziej niż dlatego, że bałem się, że się wywalę. To jest Abundance i jeszcze... No. No nie mam, to prawda akurat. Dobra, co my tu mamy? Nic z tego nie wydaje się sensowne, więc reroll. Dobra, niech będzie co. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Niech będzie to. Jako wspaniałe błogosławieństwo Gritisowe. Idziemy dalej. I nie zostało nam nic innego, jakiś na bossa. Hej! Miałeś już nie oglądać. Sam prosiłeś, żeby ci marudzić, jeśli będziesz znowu oglądać. Caution does not mean cowardice. Ale dobra, skoro chcesz własne swoje obietnice złamać, to proszę bardzo, droga walna. Bieda się tego zatrzymać? No wiem, że bieda w tym kraju, ale... Ale no bez przesady, siostra, żeby tak o biedzie pisać. Ej, a daj mi jeszcze jednej tury, to mi nie musisz mówić. Przecież to ja gram w cywilizację. Nie da się. A co się nie da? Co, nie da się mnie mówić o biedzie w tym kraju? No, ja potrafię o tym nie mówić. Ty też dasz radę. Ej, siostra, siostra, wiesz, że uwielbiam cię wkuszać, więc no. Przecież wiesz, że ja to celowo robię, spokojnie. Dobra. To i coś zjeść. Jedzenia nam w chałupie nie brakuje. Proponuję jedzenie. Jedzenie jest najlepsze. Nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Awaken the world. A może gdzieś, jeśli chcesz konkretnie, na przykład, nie wiem, płatki śniadaniowe. Bo mamy chyba. Ewentualnie parówki też są. Wiesz, no chleb jest, bułki są. Wiesz, proponuję różne rzeczy do zjedzenia, siostra, nie musisz na mnie krzyczeć. Że chcesz być taka agresorka i na mnie krzyczeć, to okej. Okay. Takiego biednego streamera, gwiezdnego klucza. Znanego też jako Starki. A, to zapamiętam. Ja to zapamiętam. Tak, teraz Caps Lock. Ja wiem, że ty chciałeś na mnie nakrzyczeć. Ja wiem. Ja to wiem, dokładnie. Mnie nie oszukasz.
Nie ma to jak bić kogoś, nie ma nic w ogóle jak... tego. Jak mu weaknessa breakować. Ale tak to jest, jak się gra prawie, że mono imaginary. Definitywnie w następnym tym... jakimś pobieraczu musimy wziąć kogoś, kto nie jest imaginary. Nie mam pojęcia, czy tam Tingyun, chociaż nam może łatwo zginąć, czy Asta, czy kogo. Ale kogoś trzeba będzie, definitywnie. W sumie też powinien się chyba załadować. Pewnie kojarzę, że dzisiaj już mam zrobione dzienne. To w tym przypadku będą nocnymi, czy nie? Dobrze, się go poda Bandes. Co chwilę można się leczyć za 5 pierdilionów. O, jeszcze jak zdobędę to, że będzie się wiecznie powtarzało samo, to dopiero będzie pięknie. Może jest jeszcze dla mnie nadzieja, żeby tak powoli odłubywać wrogów i tak dalej. Okej. Byłbym... A nie, na pewno! Nie, na pewno! Na pewno się dzisiaj logowałem, przypomniałem sobie, że przecież ostatni dzień u Elkina. Więc zapewne dzisiaj tak. Nawet przypomniałem jedną komisję, którą miałem do zrobienia dzisiaj, więc tak, na pewno się logowałem. Dzisiaj miałem komisję wspaniałą o biegu na czas w Mondstadt. Tym samym, jak pokonuje się gluty, to się zwiększa czas. I to była taka wersja, że musiałem te gluty na tych punktach kontrolnych. Zrobiłem to 100% solo Johnem Lee, bo mi się oczywiście nie chciał zmieniać postaci, poza tym, no, muszę dostawać damage z normal ataków mojego Johna Lee. W końcu niedługo dostanę koronę. Ale tak, coś tam możesz sprawdzić. Okej. Okej. Abundance wybieramy. O nie. Nie, jakie to smutne. A, to wyłazimy. I czy będzie jakaś akcja? Czy coś się załaduje, czy nie? Niestety nie. Czyli nie spełniamy warunków potrzebnych tam do niektórych rzeczy. Mercy. O, akurat tak Mercy padło, że z chęcią tam pójdę. Obok Trotera, chyba? Nie, to nie jest Trotter, to jest coś innego. A tak czy tak na gierkę padła, a ja lubię te gierki. Ale nawet trafimy na coś tak wspaniałego jak ten. No, złap Trotera. Dobra. Tingen. Aż nie, Tingen nie. Ja potrzebuję pseudo DPS-ów innych żywiołów. Klara, niech będzie. Ewentualnie dodam, jeśli będzie potrzebne. Mamy jakieś fragmenty? Mamy, to mogę chyba kupić Curio. Jedno Curio. Niech będzie, co? Jak już nie ma nic lepszego, to zawsze zmniejsza max HP przeciwnikom. Proste. Nie rób tego. Ja przeżyję bez Wilkina. Naprawdę, mi to nie jest potrzebne do szczęścia. To jest pierwsza sprawa, a druga, tak naprawdę mógłbym ci tylko przypomnieć o tym, że nadal się nie zgłosiłaś po to, żeby odebrać pewną grę z Humble Bundle, którą miałem ci przekazać już dawno, dawno. Taką o artystowaniu. No, czekam na twoją odpowiedź, siostro. Chyba, że się jej nie doczekam. You chose the wrong enemy. The dead return. Co ten, przypomnij mi po live'aju.
Ja bym ci to przekazał. Zostałem się tego Satchard, czy jakoś tak. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Za to ja będę musiał sobie w końcu odebrać Disco Elysium. Z kolei z odbiorę, na mnie tyle, że tylko dlatego, że chcę w to zagrać, co też, no, z wiadomych powodów innych, o których nie muszę wspomnieć na streamie, bo jeszcze pewna osoba to usłyszy, która jest fanem Disco Elysium, no. Wtedy będzie mnie naciskać, żebym to jak najszybciej zagrał. Okej, tam dostał Mercy. No, lecimy tutaj. Bo to jest gra i no, przy okazji cooldown nam się nie zmniejsza, chyba. Beczki, naprawdę! Ja się nie dziwię, siostro, no, ale... Co ja mam zrobić? A co, przysłali maila ostatecznie i co? Coś znowu mi nie pasuje? A, dalej nic, okej. Nie, oni mają zawsze bardzo zalatane te wszystkie rzeczy, więc... Jeszcze nie ma co tak po prostu płakać nad tym. Może jeszcze się uda to rozwiązać. Jak nie, to po prostu zrobimy ci to nowe konto. Okej. Nie zdążyłem. Jednej beczki zabrakło. Nie lubię beczek. Naprawdę nie lubię tych beczek. Dobra, to bierzemy, bo to jest najlepsze. Dziękuję bardzo. W ostateczności może nawet jeszcze będzie co spróbować z jakiś numer kontaktowy. Do nich zadzwonić po prostu, żeby się tym zająć. Tłumacz sytuację. Ale oczywiście, że biorę to. Nie ma nic nowego. Bierzemy to. Nie, mówię, jeśli poszukać jakiegoś numeru czy coś, to jutro mogę do nich zadzwonić i się z nim pokłócić. Dobra. Tak czy inaczej... Niszczę czym prędzej żuczki, żeby wygrywać. Nie, mogę. Dla mnie to nie jest aż taki wielki problem, tylko po prostu... No, to od ciebie zależy. Pewnie dobrze też możemy zrobić tylko po prostu nowe konto i mieć spokój z tym. Gorzej tylko, że musisz pamiętać listę wszystkich serwerów, na które chcesz wrócić. Bo ja ci z tym nie pomogę niestety, nie mam jak. I tak, mówiłem, że mogę iść po nagrodę, ale ja pójdę już teraz na walkę ze Swarmem. I co, i dlatego nie wróciłeś na żaden serwer? Ciasto, to po co ci Discord, jak nie wejdziesz na żaden serwer? Nie rozumiem, o co ci chodzi, ale okej. Jak uważasz? No proszę, mamy... bonusa. Nawet nie pamiętam, że taki istnieje. Ale okej, fajnie, że go mamy.
Nie pójdę na dwa Mercy, jeśli tu pójdziemy. Ale muszę iść na swarmy. No nie mogę nie iść po prostu. To nie w moim stylu, żeby pomijać swarmy. Kiedy mogę się z nimi tłuc. Nie poświęcając niczego innego. Day dump. Zdecydowanie day dump. Okay, piękne, piękne. Uwielbiam po prostu. Uwielbiam to, jak piękne damage, że potrafię ty wyciągać. O, coś nowego, to od razu zabiorę. Dobra, tak czy inaczej idziemy na transakcję. Potem na... No, na zwykłą walkę, potem na elitę. Jest coś nowego? To teoretycznie może być... Mhm. A też jest co może głupie, tak wykupuję to głównie dlatego, że no. Po prostu w ten sposób nie dosyć, że możliwe, że zdobyliśmy coś nowego. Okej, okay, chyba coś ciekawego znaleźliśmy. To właśnie chodzi o to, że mogę naprawdę milion tutaj jakichś dziwnych rzeczy pozdobywać. Co by było, nie było. Zdobyliśmy nowe rzeczy. Na pewno, chociaż dwie. Więc fajnie. Okej, okay, biorę to. Mogłem zrobić to w sumie na odwrót, ale okej, okay, już przeżyję. Stratę jednego punktu. To było szybkie. Aż dziwnie szybkie. Dobra, niech będzie co. Wiem, że tam to też byłoby dobre. Teoretycznie, ale wezmę już to. Jest bezpieczniejsze. No to idziemy na tą elitę. Chyba najgorsza elita się trafiła, jaka mogła być. A za tym idzie... Ożyje wszystkich. Nie to, że ona jest trudna, ale jest irytująca, więc po prostu wolę od razu zarzucić wszystko, co się da, zanim zacznie się walka. Okej, okay, chciałem powiedzieć, że jednak jest słabsze niż myślałem, że będzie. Ale nie. Jest równie mocno, jak myślałem, że może się okazać. Więc no. I czaty sobie umarły. Jak ja lubię takie momenty. Kiedy mogę się skupić na spokojnie na grze, nikt nic nie pisze. Nie muszę czytać, nie muszę tłumaczyć żadnych głupot. I kiedy to powiedziałem, to idealnie siostra napisała coś. Ja też nigdy nie miałem problemów, ja po prostu jej nie lubię, ona jest irytująca. Nic więcej. A więc proszę, nie miałem problemów? Miałem. Jak próbowałem solować Simulated Universe z samą Clarą. Na wszystkich Simulated Universach, gdzie ona się pojawia, Clara nie ma szans samemu wysolować. Wtedy to miałem z nią problem i to spore. Thank you.
powiem szczerze, te walki fajnie szybko przychodzą. Są w sumie nie szybko, ale łatwe. Czyli właśnie to chciałem powiedzieć, że no, nie są za szybkie. Niestety. Przez taką rzecz, która się nazywa to, że mam same imaginary tak naprawdę. A mogło być gorzej. Dobra, pokonana. Jest coś fajnego, co powinienem wziąć? A niech będzie to. No i leci. Nic nie mogę zrobić, nic nie stanie. Idziemy na bossa. I... Niech będzie. Nie to, żeby ktokolwiek był problematyczny. Ale no. Żepard. Podawno nie walczyłem z żepardem po prostu. A ci będę za to, żeby nie atakować strażników, już mam, więc strażnikami się nie muszę w ogóle przejmować. Co tym idzie, będzie to bardzo pięknie szybka walka. Serio, Luocho? Redni jesteście. Tak mi Luocho atakować. Zakara dostaniecie z smoka. Wcale nie jest tak, że nawet gdybyście tego nie zrobili, to byście dostali ze smoka. Nie, skądże znowu. Nie myślcie nawet o tym. To było za karę, tak. Za to, co narobiliście. Tak, dokładnie. Ja, kurczę. Świetny jest ten Dunhang. Naprawdę świetny jest. Ja to zawsze powtarzał, jak tego uwielbiam, jak mi się podoba i tak dalej, ale no... No nie umiem po prostu przestać się o tym mówić, bo naprawdę on jest tak świetny dla mnie. Okej. Nie, dobra, nawet nie trzeba tego robić. Jak będzie źle, to mamy Ultimate'a do bailu. Okej. Okay. No i jeszcze abandon też mamy, więc nie powinno być naprawdę żadnych problemów z tą walką. A patrzcie, bailu przyszło do drugiej fazy. Jak miło. Oj, to był największy motyw, jaki mogłeś zrobić, Jepardzie. Nie atakuje się moich postaci, które mają prawie pełną energię. Potrafi się to skończyć tak jak teraz, że dostajesz milion ultimate'ów. No sam powinieneś o tym wiedzieć, bo wiele osób cię wynajmuje jako postać własną. A jednak mimo wszystko jesteś tak dumplegit z tomtami, że nawet nie pamiętasz o takich szczegółach, które powinieneś znać jako postać grywalna. O nie! Postawił tarczę i co ja teraz zrobię? To wcale nie tak, że mnie ta tarcza nie obchodzi. Mogę szybko teoretycznie przebić, a nawet jak nieco. Lada moment, no i tak powinien zniszczyć. Okej. Okay. Tarcza jest wytrzymalsza niż myślałem. Dobra, to tarcza jest jednak większa, trochę problemu niż myślałem. Spodziewałem się, że szybciej po prostu się jej pozbędziemy. I dobra, jednak... dobrym pomysłem było brać dwóch healerów. Jak tak patrzę na co. Ci nadążą z leczeniem w ogóle, ale... to był dobry pomysł. Tarczki już nie ma. A co o tym idzie, nawet najprostsze ataki będą bić dużo. Tak samo jak Hu Tao bije dużo. Cno. No te, mówiłaś. Chociaż nie wiem, czy to jeszcze uratuje nas i tak przed tym... przed śmiercią na finalnym żuku. Ale no zawsze warto spróbować.
eternal sleep. The dead return. Dobra. Dobra. No nie. No, nie. Nawet o tym nie myślcie. Robi się niebezpiecznie. Bajlu. Nie zawiedź mnie. Dobra, nie zawiodła mnie. Watcha. Dziękuję. Było blisko. Nie wiem, po co aktywowałem w sumie teraz Abandons, ale jak już aktywowałem, to nikt sobie będzie. Dobra. Nie, to jest... Interesting. Po prostu iść interesting. Inaczej tego nazwać nie mogę. Dobrze, że ta tarcza jest naprawdę wytrzymalsza niż myślałem. Albo ja biję tak mały damage. Nie wiem, które bardziej jest prawdopodobne. Czy jego tarcza jest aż tak mocna, czy ja aż tak mało biję? Czy może i jedno i drugie? Nie, no, wydaje mi się, że tarcza jest aż tak mocna, bo to już... Bez przesady, tyle ile ja damage'a wsadziłem w to? Widzieliście te liczby? O nie. Nie płacz. Proszę, nie płacz. Aha. Dobra. Dobra, może się uda. Dobra. Wow! Naprawdę musi być już wściekły, skoro tak dużo bije. Watcha? Nie? Nie chcesz watcha? No to cóż, trzeba bajlu wynająć do tego zdania. Dziękuję. A czy jest coś fajnego? Jak będzie co? A z tych opcji biorę co? Zawsze jakieś zyskowe damage'a. Dobra, dobra. Mamy coś takiego. Okej. Okay. Świetnie. O! Widemka w Abandons, jak miło. Fajnie. Aha. O proszę, coś się aktywowało! Powiem, że to będzie Abandons, a może to będzie coś innego. Nie mam pojęcia. A może nie Hiliti? A, nie, Elation jednak. Aha. Okej. Okay. Aha, czyli jednak Abundance. O, czyli powiem Scroll, bo twierdzi, że jest połączenie między Abundance a Propagation jakieś. Aha. Nie chcę. Uwaga.
E? Trigger your ability, you already obtain the gift of abundance? Że co? Chyba nie rozumiem trochę. Czyżbyśmy dostali teraz po prostu abundance, gdybyśmy mieli coś innego? Czy jak? W sensie, totalnie nie mam pojęcia, co się stało. Przy tym, że... You are already obtained. Dobra, mamy jakieś fragmenty? Mamy, ale potrzebuję ich teraz na ten. Zwiększenie damage'ów, więc lecimy dalej. I tak, idziemy teraz po najniższej linii oporu, bo po prostu... Tak będzie najlepiej. Żeby już nie walczyć z jakimiś elitami i tak dalej. Tylko zwykłego, prostego, głupiego żuczka pobijemy. I potem boss fight. Z kolejnym głupim żuczkiem. Który aż tak prosty może i nie jest, ale też jest głupim żuczkiem. I o tym należy pamiętać. Że... one są dumb. Jak z tym się zatrzymał? U mnie wszystko jest... U mnie wszystko działa. Dobra, Welta najpierw odrzucimy, jako że on zaraz ma turę. Wiem, że Danghanga byłoby lepiej, ale no. Ta, to była Abundance. I mi dostał jakieś niby coś od Abundance, tylko pisało, że już mam błogosławieństwo Abundance, więc nie rozumiem do końca, co tam się stało. Ale tak, to było spotkanie z Abundance teoretyczne. Pewnie Abundance 1 tak zwana. Na pewno po stronie Twitcha, bo po mojej stronie interweby są jak najbardziej stabilne. Przesuł mam nadal powyżej 6000. To jest bardzo dobre, w szczególności, że tutaj potrzeba 4 chyba na Twitcha dobrego. Więc po mojej stronie to raczej nie jest. Ewentualnie jest coś takiego jak tryb niskich opóźnień, czy coś takiego. Jeśli macie to włączone, to mogę wam polecić, abyście to wyłączyli, jeśli wam coś tam się coś zacina, może to pomoże. Okej. Okay. No i znowu za 50 dostajemy 100 i tutaj teraz dostajemy. Standardowo. Dziwny ten event. Tak czy inaczej idziemy na respite'a ostatniego, przed ostatnim bossem na dzisiaj. Ja szczerze po prostu mam zaplanowane inne rzeczy na trochę później, więc no. Ja będzie trochę krócej. I co jest jeszcze ważne, jutro też na pewno będzie, bo jutro będziemy próbować... ewentualnie zdobyć kogoś takiego jak Fuchs One. I może coś ewentualnie innego, chociaż dobra, nie, Fuchs One będziemy usiąść później, jak będę miał rzetelne szanse. Jak tak teraz o tym myślę, to... No prawda jest taka, że w sumie to no nie mam szans, ja nawet ten pula chyba nie mam. Znowu chciałem mówić, że będziemy usiąść, ale... Nie, jak nawet ten pula nie ma, to nie ma sensu. Nie, bo próby będę robił. Ale to jakieś będą trochę więcej nagromadzone. Okej. Okay. Full focus, a właśnie abundance już aktywuj. Nie chciałem bailu aktywować, tylko abundance. Żeby po prostu się już, no, dodał do inicjatywy. A, okej. Okay. Bail tam nieważne, co uderzysz, byleby się uderzyła. O, czy ty się skupię jednak na głównym bossie, tak samo Welt. A, jak miło, dostaliśmy Ultimate'a. Okej. Okay. Okej, okay, dajcie chwilę, bo prawdopodobnie jakaś taka ważniejsza sprawa się trochę wyłoniła wśród domowników. Dobra, jednak żadnej ważniejszej sprawy nie ma. Możemy wrócić do bicia tego głupiego żuczka większego. Dobra, smok, który aktywuje kolejnego smoka, który aktywuje kolejnego smoka, który aktywuje kolejnego smoka. Tak to działa tutaj.
Receive divinity. Timely treatment. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Eternal sleep. The dead return! Szybciej, szybciej. Te dwoje umysły mamy aktywować. I... po prostu rzucajmy tym smokiem i wszystkim innym, co istnieje, byleby tylko dobijać te żuki. No i mówię, mogę aktywować smoka znowu. Świetnie. Faza druga. Okej. Tu już zaczynałem teoretycznie większe komplikacje. Ale może damy radę na wszystko. Okej. No to już oczyszczenie ścia. Nie wiem po co, ale to robię. A, dobra, widzę, Tenacity farmisz. Jak zwykle bym się lepiej po prostu nie widziałem wcześniej tej wiadomości. Ja też bym się przydało trochę lepsze Tenacity ogarnąć. Ale to na spokojnie później, kiedyś zrobię. Na razie jestem zbyt zajęty ważniejszymi sprawami. Teoretycznie ważniejszymi. Najmniej. Też tylko teoretycznie? Nie tylko. Co mam to ogólnie ważniejsze sprawy? Sleep is not the end. The dead return. Amran. You bully! Let me tend your wounds. Czy potrzebujemy leczenia? Może nie, ale odpala abandons na wszelki wielki. Nie wiem, że zaraz taka abandons by była, ale czemu nie? Ale pamiętaj, artefakty są bardzo wredne. Podobnie jak relikty. Jest takie dziadostwo, że to nie chce przyjść dobre. A jeśli kiedyś już przyjdzie w miarę dobre, to... nie, dobra, mam jeszcze kilka tur, zanim będzie koniec, więc... teoretycznie nie muszę jeszcze tego robić. A jak już przyjdzie coś dobrego, to przez przypadek i raz na milion lat. Albo musimy mieć... niezwykłe szczęście. Dobra, teraz lepiej aktywujmy Bailu. Okej, okay. Robi znowu ten swój super atak. Więc co na tym idzie, nie mogę rzucić tak, chociaż bym chciał. Muszę rzucić najlepiej tak. Ale rzucę już w ten sposób. Okej, okay. Coping kwiatek zawsze lepszy niż pup. Powiedzcie, coping zawsze jest lepszy niż pup. To się nie uda niestety rozwalić żadnego z żuków. A jeśli nie uda, to przegram znowu. Oboje? Do hołeły oboje chcecie nagle to robić? No niestety, to chyba by było na tyle. Ja. No! A to było wredne! To było wredne, gro!
Dobra. Robimy tak. No najlepiej to nie wyszło. I wiem, że przeżyje, ale wredne było to, że Welta Bailu już zreanimowała, po czym stwierdziła sobie, gra, dobra, to znowu ci mordujemy Welta. Dead Return! Czy coś? I'll see you off. Mało HP. Ale dobra, zaraz Don Hung. Sną. Mhm. No, zdarzają się czasami takie. A, super, znowu to aktywują. Czy ja zamiłem? Tak, zamiłem. Jedno co zostało, to liczy na to, że uda się ubić te małe żuczki. Albo że wszyscy mi tu nie zginą. No! Dobra. Dobra! Rozumiem! Rozumiem! Mówiłem, że jestem jeszcze trochę za słaby. Ja to mówiłem. Inaczej, no. Kolejne tu jakieś świetne rzeczy. Ja z tym się mogę zgodzić. Nie, niestety, no spokojnie. Nieważne, upsy, nie upsy. Przewidziałem, że tak może się skończy. Trudno się mówi. Tak czy inaczej, mamy Abundance 1 przynajmniej. A co za tym idzie, jakieś kolejne nagrody. Ale no, na spokojnie będę sobie to dalej przychodził. Powoli. I zobaczmy, jak tu mamy. No, nadal za mało. Ale jeszcze jakiś achievement. W sumie nad nim kiedy jakiś. A, co? Okej, to jest fajne. Jeszcze jakieś nagrody może będziemy mieli za indeks. W sumie nie pomyślałem o tym. Mamy coś za indeksa. Za to, że... O, Abandon znowu skompletowaliśmy. Jak miło. Za eventy. Tylko jeden, co prawda. Szkoda, że nie więcej, ale nadal. I za to, że mamy kilka nowych tutaj żuczko... Jakich żuczków te? No, reliktów, artefaktów. Kyurio. No tak, ja dzisiaj mam jakiś zaćmą zmowę. No, tak się to wszystko prezentuje na obecny moment. No cóż, ze szmutkiem i żalem stwierdzam, że to by było na tyle. Dzisiaj. Czy jutro będzie kolejny live AI? Może tak, może nie. Ja tam szczerze nie mam pojęcia. Jedyne co wiem, to to... że muszę ogarnąć te postacie. Bardzo myślę, że jeśli będzie jakiś live AI, to będzie bardziej z ogarnienia postaci late-conów niż, no, z robaków. No a teraz już naprawdę tyle, więc hej, papa, czy coś.